Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy nasze spotkanie, dwie kwestie, jak będzie przebiegał nasz panel. Rozpoczęlibyśmy od krótkich 5-6-minutowych wypowiedzi dotyczących Państwa swobodnych refleksji na temat tematu, który jest przedmiotem naszego spotkania. I jeszcze chciałbym jedną rzecz wyjaśnić. Otóż przed chwilą otrzymaliśmy informację od pana wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana Ryszarda Czarneckiego, że niestety ze względu na ważne obowiązki unijne nie będzie mógł wziąć udziału w naszym spotkaniu. Natomiast pan wiceprzewodniczący poprosił gorąco, żeby w jego imieniu parę zdań wypowiedziała pani Małgorzata Handlik. Pani Małgorzata Handlik była eurodeputowana w latach 2004-2014, obecnie współpracująca z Inicjatywą Mobilności Pracy. Bardzo prosimy pani Małgorzato w imieniu pana wiceprzewodniczącego. I w ten sposób byśmy otworzyli ten etap wolnych wniosków rozpoczynających dyskusję. Zapraszam serdecznie. Proszę tylko o 5-6-minutowe wypowiedzi. Króciutko. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu, pani komisarz, pani minister, szanowne panie poseł, szanowne panie, szanowni panowie obecni na dzisiejszym kongresie. Rzeczywiście pozwólcie, że co prawda nie wyglądam jak pan poseł Czarnecki, ale zostałam poproszona przez pana posła przede wszystkim o podziękowanie osobom organizującym dzisiejszy kongres za zaproszenie pana posła do udziału w tymże jak ważnym wydarzeniu. Niestety obowiązki pana przewodniczącego wezwały go dzisiaj wcześniej do Brukseli, w związku z czym nie może być obecny tutaj dzisiaj razem z nami. Ale ponieważ ma świadomość, jak ten temat, temat delegowania pracowników, temat związany z nową rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników jest ważny zarówno dla polskich firm, jak i również dla wszystkich tych, którzy są delegowani do pracy poza nasze granice, chciałby z jednej strony powiedzieć, że możecie Państwo w każdej chwili na pana wiceprzewodniczącego parlamentu liczyć, że będzie on na pewno waszym głosem w Brukseli, a z drugiej strony chciałby pan poseł pogratulować organizatorom organizacji właśnie tego kongresu i ponieważ zdaję sobie sprawę, jak temat jest trudny, jak temat momentami nawet bywa kontrowersyjny, więc tym ważniejsze jest, że dziś tutaj w Krakowie możemy na ten temat rozmawiać, dyskutować i dzielić się wspólnymi doświadczeniami. Wszystkim Państwu życzę w imieniu pana posła owocnych obrad. Mam nadzieję, że ta część dyskusji z udziałem pań posłanek dostarczy Państwu bardzo interesujących informacji, które przecież tak nam są potrzebne, dlatego że temat bardzo gorący, bardzo istotny z punktu widzenia, tak jak powiedziałam, zarówno polskich firm, jak i polskich pracowników. Życząc zatem Państwu owocnych obrad, serdecznie pozdrawiam w imieniu pana posła Ryszarda Czarneckiego. Wszystkiego dobrego i dziękuję za uwagę. Dziękuję. So, madam D.Jazłowiecka, may I ask you to take the floor? Thank you very much. Dobrý den. It's really a multilingual panel. I will not speak in Czech, and unfortunately I can't speak Polish, but I will speak in English. And I was just for a couple of minutes without translation, and I must say that I understood everything in Polish, so it's a big advantage of this conference as well. Thanks a lot for the organization, because I think that these discussions are more than needed, and they will be needed in next couple of years, I'm afraid, as well. It's great to have this common discussion together, and at the beginning somebody was joking about a different level of discussion in Brussels and Krakow, and you said that you don't want to get inspired by the Brussels discussion here back home in Krakow. And on the other side, I wish for all of us that we can be inspired by this Krakow discussion in our future Brussels discussions. So let's bring back to the parliament this inspiration of the conference of today. Well, when I was listening to the previous panels, I must say, first of all, congratulations for choosing, first of all, the experts, academic sector, businesses, trade unions, because this is a very intelligent way how to push politicians to be here and listen to your opinion and not just to come to have a speech and then go away, but I was here the whole day and I was listening to you. And I have very good
sentence I am using from my first event. I was invited by businesses in Brussels when I started as member of the European Parliament 2 years ago. And before I was going to speak to a big group of businesses in Brussels, I asked them, listen, what you would need from me as a politician? And you know what was the answer? They told me, nothing, just listen to us. And this was the best lesson I could have, because I think what is important, both for the European Parliament and both for the European Commission, is to listen to all stakeholders and to understand the needs and the problems and then to find the solutions to them. Well, in last 6 months, when asking the European Commission why there was a need for the revision of posting of workers directive, one of the words I heard the most was the word abuse. Of course, I do agree completely that we have to fight the abuse and the abuse of rules, bogus activities, and we have to make sure that workers receive the pay they are entitled according to the law, and that the companies should have clear and fair rules to operate across borders. We need rules which are simple and transparent. And it will be the enforcement of rules which will help us to tackle the problems that are caused by the minority of companies who do not abide by the rules or are involved in fraud or abuse. So we have to ask ourselves the fundamental question. Is the problem the rules or the fact that the rules are not respected? If it is the second, the answer is implementation and inspections. I often hear abuse being mentioned as the reason for changing the rules. But if we change the rules, abuse will not stop. Only inspections can stop it. Only sanctions eventually can stop it. And here, member states need to take action. You know, for me, the freedom of movement is one of the fundamental freedoms of the European Union, and it is absolutely prohibited by the treaties and by the European Court of Justice to make it more difficult for undertaking from other member states access the market. My concern is how we can maintain and increase the competitiveness in Europe and on the internal market. I fear that the proposed measures wouldn't bring better salary conditions to workers posted abroad, but rather their dismissal. We have to recall that competition in wages in Europe is a fundamental element of the internal market, and this should be safeguarded and seen as something we can all benefit from to grow our economies. We cannot forget the added value posted workers bring to the EU labor market, and it was already mentioned in previous panels. Posting is mainly used for the lack of skilled workforce across member states. It was mentioned by the commissioner as well that the 2/3 of posted workers in the EU are sent because of their skills and experience. Thus, it is the qualification which decides in the end, not the wage level. Finally, my biggest personal worry is that with this proposal, we create another clash in the EU, which is absolutely not needed at this crucial moment of time when we have other worries like Brexit and refugees and so on. Well, I was appointed the ALDE shadow rapporteur on this file, and I must say that I am the only shadow rapporteur from the Central and Eastern Europe. And I think it's a big task and a real challenge for me, as this revision will shape the future of Europe. It will determine our competitiveness both internally and globally, and to also affect the future employment rates. The main objective of my work on this file is therefore to alleviate the negative impact of the proposal on the competitiveness of our companies and maintain and increase opportunities for workers. I see several challenges in this proposal, but I am convinced that together with our reporters, other shadow reporters, we will find solutions which will be the best for all of us, workers and businesses, East and West, and will keep our internal market functioning and competitive.
You know, before, during the lunch, I was asked by the fantastic service of organizers on the camera, I was asked who will be the winner and who is going to win, who is going to lose this. Well, my answer was, we all have to be winners. We all have to win this debate. There are no losers, of course. We all have to be winners and we have to find a really good debate together, dedicate enough time we need to dedicate to it, and all stakeholders involved, including the politicians, must be the winners. Thank you. Dziękuję bardzo. Teraz poprosiłbym o głos panią poseł Danutę Jazłowiecką. Czy jest włączony? Tak, jest włączony. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i muszę państwu powiedzieć, że dla mnie to jest szczególny dzień i szczególne miejsce i państwo jesteście szczególni, ponieważ tak naprawdę od 2010 roku to właśnie dzięki państwu mogliśmy pracować w Parlamencie Europejskim nad dyrektywą wdrażającą, która została przyjęta przez Parlament Europejski w 2014 roku. To wasza wiedza, wasze doświadczenie, to o czym mówiła Martina, to ta umiejętność słuchania was, słuchania problemów, nie tylko was, bo również często przebywałam we Francji, spotykałam się z francuskimi przedsiębiorcami, z pracownikami, ze związkami zawodowymi, też nie tylko francuskimi, z różnych krajów Unii Europejskiej, ale tak naprawdę u was dostawałam najwięcej szczegółowych informacji i to, co mi najbardziej odpowiadało i podobało się, że te informacje były nieinteresowne z waszej strony, tylko faktycznie pokazywały, jak wygląda sytuacja w Unii Europejskiej. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, że tak jak w 2010 roku przychodziłam do was i pytałam, jak to wygląda, ponieważ w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w Komisji nie mieliśmy danych szczegółowych, jak wygląda delegowanie. Dzisiaj jest podobna sytuacja, ale mam nadzieję, że ten kongres przybliży nam wszystkim stan faktyczny, jak wygląda na dzisiaj delegowanie. A spotykamy się w okresie, w którym kraje Unii Europejskiej zmagają się z wieloma wyzwaniami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. Skutki kryzysu gospodarczego, ale także wzmożonego napływu uchodźców czy zagrożenia terrorystycznego są mocno odczuwalne, co jest pożywką dla ruchów populistycznych w wielu krajach. Ogromna krytyka i niechęć wobec firm delegujących pracowników oraz samych pracowników delegowanych jest w dużej mierze konsekwencją tych niekorzystnych zjawisk. Dane statystyczne przeczą sloganom głoszonym przez populistyczne partie w niektórych krajach europejskich, jakoby mobilność na rynku wewnętrznym niszczyła lokalne przedsiębiorstwa, odbierała pracę lokalnym pracownikom i nadwyrężała budżety narodowe z uwagi na pobierane świadczenia. Niezaprzeczalnie niektóre gminy, miasta czy sektory dotknięte są bardziej konkurencją ze strony firm i bardzo dobrych, jak nazwała pani komisarz, pierwszej klasy pracowników z innych krajów, sąsiednich krajów. Ale czy należy proponować rozwiązania globalne dla problemów lokalnych? Jak to ma miejsce w przypadku rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników? Ze względu na swój mały charakter mobilność na rynku wewnętrznym pozostaje od lat największym niewykorzystanym potencjałem Unii Europejskiej i to na poprawie tej sytuacji powinniśmy skupiać dziś naszą uwagę. Niestety, ze względu na polityczną sytuację, debata na temat mobilności w Unii toczy się pod znakiem sprzecznie rozumianych interesów narodowych. Problem więc urósł do bardzo wielkich rozmiarów. Nie możemy go ignorować i zwyczajnie domagać się większej mobilności i otwartości. Musimy bardzo uważnie przeanalizować argumenty drugiej strony i nastawić się na konstruktywny dialog. A taki konstruktywny dialog był moim celem i narzędziem podczas prac nad dyrektywą wdrożeniową w sprawie delegowania pracowników. Po długich i trudnych negocjacjach udało nam się osiągnąć porozumienie, które zawiera zapisy ukierunkowane na walkę z realnymi nadużyciami w kontekście delegowania. Brak ich respektowania oraz brak efektywnych, ukierunkowanych i niedyskryminujących kontroli jest głównym problemem, a nie zasady, na jakich odbywa się delegowanie. Dyrektywa z 1996 roku zawiera klauzulę, która już dziś pozwala walczyć z ewentualnymi przypadkami dumpingu socjalnego.
Dlatego też jestem ogromnie rozczarowana faktem, iż do tej pory jedynie 14 państw dokonało transpozycji dyrektywy z 2014 roku, a termin minął w czerwcu tego roku. Bardzo niepokojący jest też fakt, iż nadal nie działa większość jednolitych stron internetowych, nawet w tych przyjętych, w tych implementowanych rozwiązaniach. A te strony internetowe były bardzo potrzebne zarówno dla przedsiębiorcy, jak także dla pracowników. Mieli oni na nich znaleźć rzetelne informacje na temat swoich praw i obowiązków. Jest to niestety dowód na to, że walka z realnymi nadużyciami w kontekście delegowania pracowników nie jest priorytetem dla większości państw członkowskich. W tym kontekście jestem bardzo rozczarowana działaniami podejmowanymi przez Komisję Europejską. Zamiast skupić wszystkie siły i zasoby na odpowiedniej implementacji dyrektywy wdrożeniowej we wszystkich krajach, Komisja zaproponowała zmianę zasad delegowania, która jest jeszcze bardziej skomplikowana, bardziej komplikuje całą procedurę i wprowadza jeszcze większą niejasność prawną. Zastąpienie minimalnych stawek wynagrodzeniem, wprowadzenie niejasnych zasad dotyczących zmiany prawa pracy obowiązującego w przypadku delegowań dłuższych niż 24 miesiące, obowiązywanie umów zbiorowych zawieranych na poziomie przedsiębiorstw, to wszystko spowoduje niesamowity chaos i doprowadzi do powiększenia się szarej strefy, większej liczby przypadków fałszywego samozatrudnienia oraz dumpingu socjalnego. Pracodawcy, a także pracownicy potrzebują jasnych zasad i to powinno być naszym celem na najbliższe tygodnie i miesiące prac nad rewizją dyrektywy o delegowaniu pracowników. Pomimo uruchomionej procedury żółtej kartki, Komisja Europejska nie podjęła żadnych kroków, aby odnieść się do zastrzeżeń prezentowanych przez szereg państw członkowskich. Takie podejście niestety nie pomaga w budowaniu dialogu i konsensusu. Wręcz przeciwnie, pogłębia do podziały w ramach Unii Europejskiej. Już dzisiaj w dyskursie politycznym słychać głosy, które proponują nałożenie limitów na przepływ kapitału. Nasuwa się pytanie, dlaczego firmy z Europy Zachodniej mogą bez limitu korzystać z tańszych pracowników zatrudnionych w swoich fabrykach na terenie Europy Środkowo-Wschodniej oraz sprzedawać produkty za ceny zachodnie? Czy ci pracownicy nie powinni otrzymywać takiej samej płacy, jak ich koledzy z Francji, Niemiec czy Belgii? Kierunek, w jakim zmierza cała dyskusja, zaczyna być coraz bardziej niebezpieczny. Zaczynamy powoli zapominać o korzyściach, jakie daje nam wspólny rynek oraz mobilność. Zaczynamy zapominać o konkurencyjności Unii Europejskiej na globalnym rynku. Obawiam się, iż wbrew zapowiedziom Komisji, projekt rewizji może doprowadzić do mniejszej europejskiej spójności społecznej. Wyrównywanie wysokości wynagrodzeń w państwach członkowskich jest procesem długotrwałym, ale dzięki wspólnemu rynkowi ma miejsce. Chociażby w Polsce od roku 2004 minimalne wynagrodzenie wzrosło ponad dwukrotnie. Jeśli zaczniemy tworzyć bariery utrudniające przepływ pracowników i usług, możemy skutecznie spowolnić ten proces. Mam jednak nadzieję, iż pomimo różnych interesów i stanowisk uda nam się dzisiaj przeprowadzić merytoryczną i szczerą dyskusję, o czym świadczą przynajmniej te panele z poranka i popołudnia. Dziękuję. Poprosiłbym o głos pana deputowanego G.Savary, deputowanego do Zgromadzenia Narodowego Francuskiego, byłego europosła. Bardzo proszę. Dobry den. Ce sera le seul mot polonais que je vais utiliser et pour le reste je vais m'exprimer, je vous prie de m'en excuser, dans la langue par laquelle Frédéric Chopin essayait de séduire Georges Sand, en espérant que j'aurai le même succès que lui devant vous. Je voudrais vous dire d'abord pourquoi on a fait une loi française, pourquoi nous soutenons l'initiative de la Commission et je conclurai sur quelques appréciations sur le travail détaché. Bon, cette affaire, évidemment, pose problème essentiellement parce que nous avons créé un marché intérieur et j'y suis très favorable, mais nous n'avons pas pu faire, par un coup de baguette magique, l'harmonisation sociale qui fait qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de congrès à Cracovie. Et donc nous avons des différentiels considérables de salaire, mais pas simplement de salaire, de législation sociale entre les différents pays. Et il se trouve que
ces différentiels de législation ont provoqué, en réalité, ou dont, du moins se sont insinués dans ces différentiels de législation, des pratiques qui tendent à faire en sorte que la concurrence ne soit plus exercée par la qualité de service, par l'innovation, par la créativité, par l'émulation concurrentielle, mais par le recours à une main-d'œuvre de moins en moins chère. Ça a d'abord impacté les pays de l'Ouest européen. Ça va vous impacter très vite, un jour ou l'autre. C'est peut-être déjà en cours, puisque vous n'êtes pas loin du plein emploi et vous risquez d'avoir le paradoxe d'envoyer vos meilleurs ouvriers chez nous pour nous faire de la concurrence et d'avoir chez vous des ouvriers de Biélorussie, d'Ukraine, peut-être demain d'Asie centrale, pour faire de la concurrence à vos propres ouvriers. Donc c'est quand même pour nous, si vous voulez, une dénaturation complète de la concurrence et du marché. On ne peut pas imaginer que le marché, ce soit la voie de la servitude la plus importante à chaque fois pour les travailleurs. Et donc, nous avons pris une législation en France parce que ce problème, qui n'est pas un problème de nationalité, ça n'est pas un problème de nationalité, je vous le dis ici, la France a toujours eu besoin de travailleurs étrangers. De très longue date, elle a eu besoin de travailleurs polonais. Ce sont eux qui ont extrait le charbon de nos mines. J'ai dans ma famille la fille d'immigrés polonais du nord de la France. Ça n'est pas un problème de nationalité, mais ça devient un problème politique. Et un problème politique aigu, très dangereux pour la construction européenne. Très dangereux. Il n'échappera à personne ici que l'Europe est habitée par une montée des nationalismes et des populismes. Au moment où je vous parle, des candidats très vénérables aux élections présidentielles françaises, de droite et de gauche, prennent les travailleurs détachés en otage pour faire peur aux travailleurs français et pour dire la chose suivante, il faut les interdire. Je reviendrai sur ce sujet, car il me semble qu'il y a un paradoxe dans le carton jaune. C'est la demande de subsidiarité nationale, et j'y reviendrai. En ce qui nous concerne la France, il y a un certain nombre de facteurs qu'il faut que vous ayez en tête, qui font qu'on n'est pas tout à fait dans la même position que vous. D'abord, on a un haut niveau de salaire et de protection sociale. Deuxièmement, on finance notre sécurité sociale par le travail, c'est-à-dire par les cotisations sur le travail. Troisièmement, nous sommes en chômage de masse. C'est de notre faute, mais ça explique que ça pèse sur l'état d'esprit des Français. Et quatrièmement, si en effet... C'est un tout petit phénomène macroéconomique à l'échelle de l'Union. C'est un phénomène qui n'est pas également réparti. Il est très concentré dans quelques pays, ça a été dit par Madame la Commissaire, et à l'intérieur de ces pays, très concentré dans quelques secteurs. Et enfin, le travail détaché est en croissance à deux chiffres. C'est-à-dire qu'il y a une accélération du recours au travail détaché pour une raison assez simple que j'illustrerai tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle nous avons cru bon de prendre une législation qui nous permettent d'améliorer les contrôles. Que dit cette législation ? Elle n'interdit pas le travail détaché, évidemment. On en a besoin et on le pratique nous-mêmes. La France est le troisième pays détacheur d'Europe. Cette législation dit d'une part, où elle instaure la responsabilité du maître de l'ouvrage et du donneur d'ordre. Car on s'est aperçu en France que même des entreprises publiques jouaient ce jeu-là et qu'en outre, ce jeu était associé à une hyper-exploitation des travailleurs détachés. C'est-à-dire que leurs conditions d'accueil, leurs conditions d'hébergement, leurs conditions de travail étaient souvent très inférieures à ce qui se passait à l'égard des travailleurs français, qui sont beaucoup plus sourcilleux, évidemment, en matière de respect de ces conditions et du droit français. Et donc, nous avons décrété la responsabilité du donneur d'ordre sur toute la chaîne de sous-traitance, qui est différent de ce qui se passait jusqu'à présent au plan européen. Et nous avons enfin mis en place des sanctions administratives très élevées pour qu'elle soit dissuasive et surtout pour que les sanctions contre la fraude et surtout pour qu'elles aient un impact sur les très grosses entreprises qui sont chez nous, celles qui pratiquent le plus la fraude au détachement. Voilà quelle est aujourd'hui la philosophie de la législation française. On y a ajouté une carte du travailleur du BTP, on y a ajouté un certain nombre de dispositions annexes dont certaines ne sont pas toujours heureuses, comme une taxe pour financer le fichier des travailleurs détachés, comme par exemple, et Madame la Commissaire Thyssen a eu raison de le dire, une disposition sur le transport qui est absolument inopérante
et qui est simplement vexatoire, sur laquelle je pense qu'il faut que la France revienne, et elle est aidée en cela par la Commission européenne, et je l'en félicite, parce que les travailleurs hypermobiles sont des gens qui franchissent plusieurs frontières à longueur de mois, et donc on ne peut pas leur infliger la même législation. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on soutient une législation européenne ? Parce que la pire des choses pour des pays comme les vôtres surtout, comme les vôtres, ça serait la subsidiarité entendue comme ces affaires-là sont des affaires nationales. Si c'est ça, alors là, oui, il va y avoir des fermetures. Et on ne résistera pas à nos populistes. Nos populistes vont nous demander l'interdiction. Aujourd'hui, dans le débat français, on demande l'interdiction du détachement. C'est bien sûr démagogique, c'est bien sûr quasi impossible, puisque nous sommes les premiers à en profiter. Mais ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une exploitation xénophobe, subliminale, non avouée de cette affaire, sur le terrain politique. Et quand vous leur dites subsidiarité, ils disent « Ok, subsidiarité ». Demain matin, subsidiarité. Tout de suite, subsidiarité. On va faire une loi française qui va tout fermer. Éventuellement, une loi belge, je ne sais pas, une loi italienne ou, voilà, ou une loi anglaise, le Brexit. Donc on est dans cette situation et il faut bien voir que c'est une situation extrêmement compliquée à gérer pour nous tous. Et donc nous soutenons la directive, le projet de Mme Thyssen, comme nous pensons qu'il faut qu'il y ait une législation. C'est très difficile à mettre en œuvre. Beaucoup plus appropriée au mode au transport, sans qu'elle soit vexatoire. Et je sais que les Polonais, c'est un pays que je fréquente beaucoup, ont très mal pris la législation française et ils ont raison. Je pense que là, il y a un sujet qui doit être négocié avec les autorités françaises. C'est une législation, en plus, qui n'est pas contrôlable. Enfin, quelle est, et là, c'est mon opinion personnelle, elle est un peu isolée. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Eh bien parce qu'il y a eu un dévoiement du détachement quand la directive de 1996 a autorisé le détachement d'intérim. En réalité, il est très curieux que les sociétés d'intérim ne soient pas liées à la directive Bolkestein et qu'elles n'aient pas l'obligation de s'établir sous les lois du pays d'accueil. C'est une curiosité absolue. On a beaucoup discuté, j'étais Parlement européen dans une autre vie, la directive Bolkestein, et on disait... Les Français populistes disaient « le plombier polonais va nous envahir ». Le plombier polonais n'a rien envahi du tout. Mais curieusement, le plombier polonais détaché est là, et aux conditions de son pays d'origine. Alors que sur la directive Bolkestein, on avait fini par dire « si on veut une Europe pacifiée et si on veut une Europe de compréhension mutuelle, il faut s'établir, il faut que la libre prestation de services s'établisse aux lois du pays d'accueil ». Ça n'est pas le cas pour l'intérim. Et l'intérim, c'est devenu du détachement, non pas d'accompagnement de l'économie, qui ne poserait aucun problème, ou des petits problèmes d'ajustement. C'est devenu un détachement de placement de main-d'œuvre, avec des réseaux hyper sophistiqués, des sociétés boîtes à lettres, des gens qui s'installent à Chypre pour payer moins cher la fiscalité et pour nous prester des travailleurs polonais, des travailleurs bulgares, demain des travailleurs kazakhs, je n'en sais rien. C'est ça qui est en train de se passer. On a donc créé un marché du travail low-cost, totalement à côté du marché du travail. Et quand je dis ça, je pense que, vous voyez, on est en train de discuter de législations nationales, et je vais m'en rester là, qui sont complexes, procédurières, qui sont parfois vexatoires, enfin, qui rendent mal à l'aise. Moi, ça me rend mal à l'aise en tant que Français vis-à-vis des prestataires de services polonais, bulgares, roumains. Voilà. Et d'un autre côté, on dirait que les sociétés d'intérim doivent s'établir dans les pays, mais ne peuvent pas faire du placement de main-d'œuvre d'un pays à l'autre. Parce qu'en réalité, si c'est cela, quelle est la différence de nature avec notre agence de chômeurs français si elle venait placer les chômeurs français chez vous ? Aucune. Aucune. On nous dit bien qu'il faut qu'il y ait une activité permanente, mais une activité permanente dans quoi ? Dans l'intérim ou dans la plomberie ? Donc, voilà le sujet. Je pense qu'il y a eu un dévoiement complet de ce marché européen à travers les sociétés d'intérim. Et la seule obligation pour les sociétés d'intérim de s'implanter avec des Polonais, avec des Bulgares, avec des Français, dans le pays où ils opèrent, serait à mon avis un assainissement considérable, décisif, qui nous éviterait d'avoir des lois un peu trop sophistiquées et qui n'empêcherait ni la libre circulation de services, ni la libre passation de services, ni la libre circulation des travailleurs. Et je termine pour vous dire que l'on a et que l'on aura toujours besoin en France de travailleurs étrangers. Nous avons 300 000 postes non pourvus alors que l'on a 6 millions de chômeurs. Dziękuję bardzo za te...
początkowe wypowiedzi. Szanowni Państwo, idea naszego panelu polega na tym, żeby oddać głos naszym gościom i doprowadzić do swobodnej dyskusji na temat zagadnień, które zostały podniesione. Samemu nasunęło mi się wiele pytań w czasie tej pierwszej części i jeżeli Państwo pozwolicie, może jeszcze tylko ostatnie pierwsze pytanie skieruję do Madame Dlabajowej. From your perspective as an MEP, would you agree that the European Union policy making perspective. Oh, I'm sorry because there was some problems. Perceptions dominate over facts nowadays in the European Union policy making process. And if you agree, why is that? And is it wrong at all? Well, thank you for your question. If I would know why, probably I would win a Nobel Prize. But yes, unfortunately, it is sometimes more political topic. You know, when I joined politics 2 years ago, it was quite difficult for me because I was in business the whole life before. And jumping from business to politics, it's not easy at all. And I would love to see politics based on evidence. But sometimes, unfortunately, you see more evidence based on politics. I fear some politicians right now are using very vague terms to enforce protectionist measures in their countries. And I can understand the reasons why they are doing it. I can absolutely understand them. I just think that we should be open in this communication and we should really see which are real important topics we should deal with, like in this moment, undeclared work, black market, letterbox companies, but not starting to say that posting of workers is something not correct, something unfair. And you know, one very important thing, I am going, by the way, on Wednesday, to organize a visit to Belgium Social Inspection Services, which will be, I guess, very interesting because it will be the whole day. I am organizing it from the parliament and several MEPs and advisors are joining. And I heard that in Belgium, there is about 5% of abuse, of social abuse. And of course, Belgium wants to do something about this abuse. But what I think is not correct to punish all 100% of businesses in Europe for the 5% of abuse. For me, the posting of workers will remain a legal activity, will remain activity which is needed for growth of economy. It's something that I sometimes call, I even tweeted it today, I call the best structural funds we can have because are helping even to social convergence. And so I don't think that we should punish all businesses for some abuses. But okay, let's fight abuse. And let's be very clear how we are communicating, because we need better communication and we have to be very open on both sides. I don't want to hear anymore from any politician from any country, which you will understand it's a Western country, who can say, well, the Eastern Europeans are taking your jobs. I don't want never, ever hear it. Thank you very much. Would you like to ask the question? May I choose to whom ask the question or two questions? Yeah, of course. Okay. well, Danuta, you were so much involved in the enforcement directive. You know all the details and you were following it very closely. So after this experience, what do you see as the biggest challenges in enforcing the revised posting directive? Because you mentioned before website, of course, we have always this question marks about remuneration, duration of posting. What do you personally see as the biggest challenge in enforcing the revised revision? This is the question to you. And if I may immediately to ask question to our French colleague, you were talking about distortion of market and as well you were talking about abuse. Do you really believe that changes of the new commission proposal are helping to stop fraud and insufficient enforcement of the rules?
Or would it be something like a new Pandora box, which we will open and which could make it even more complicated to follow the law? Thanks. May I ask? Tak, mogę ja odpowiedzieć pierwsza. Martina, musiałabym odpowiedzieć na dwie kwestie. Otóż pierwsza to jest taka, widzę olbrzymią różnicę, jeżeli chodzi o polskie firmy delegujące pracowników. Rok 2010-2011 doprowadził do sytuacji, że powstała inicjatywa mobilności. Stowarzyszenie, które zrzesza pracodawców delegujących pracowników, dzięki któremu ci pracodawcy mogą zdobywać więcej informacji o tym i mogą dzielić się swoimi praktykami. Mało tego, inicjatywa mobilności zbiera bardzo konkretne dane, bardzo dobre dane z całej Europy. Także jest to taki materiał, który z pewnością dzisiaj pomoże w Parlamencie Europejskim, oczywiście wszystkim tym, którzy będą słuchali tych danych, pomoże w przygotowaniu najlepszych rozwiązań. To, co, i też to, co mi się szalenie podoba, to inicjatywa mobilności też zaproponowała taki rodzaj wzajemnego się wspierania i likwidowania czy wskazywania między sobą firm, które funkcjonują nielegalnie, łamią prawo bądź naruszają prawo. I to jest, uważam, że to jest wielki sukces tutaj w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o Europę, to niestety mam kilka takich niedobrych przykładów z Francji, ale myślę, że to tutaj sobie z Gilles bardzo często dyskutujemy o tym i myślę, że dalej będziemy mogli dyskutować i szukać takich rozwiązań, które przyniosą lepsze rezultaty i faktycznie rozwiążą problemy na rynku francuskim, ale też coś takiego, co mnie bardzo zaskoczyło. Otóż Duńczycy, pani minister Danii i związki zawodowe i związki pracodawców powiedziały, że delegowanie buduje, rozwija konkurencyjność w Danii. I my dzisiaj mówimy o percepcji versus rzeczywistość. Wydaje mi się, że właśnie to, w jaki sposób wygląda ta percepcja, zależy od informacji, jaką otrzymuje społeczeństwo. I jeżeli Dania potrafiła tak informować społeczeństwo, że właśnie delegowanie jest świetnym, motywującym do konkurencyjności na rynku elementem, w związku z tym Duńczycy z tym specjalnie nie mają problemów. Natomiast jeżeli są takie sytuacje, gdzie właśnie tak jak powiedział Jill, populiści wygrywają na strunach niepewności, braku pełnej informacji, wówczas jest rzeczywiście, to przynosi złe efekty. Także z jednej strony tak naprawdę to delegowanie w dobrym kierunku się rozwija, z drugiej strony może w nie najlepszym, ale wydaje mi się, że bardzo dużo zależy od mediów, w jaki sposób przekazują informacje, mediów, które w mojej ocenie w całej Europie nie wykorzystują swojej misji edukacyjnej i od polityków, którzy przekazują też informacje. Oui, alors c'est mon appréciation sur le projet de directive. Bon, d'abord, il faut que vous sachiez que le malaise français n'est pas intervenu à l'égard des travailleurs détachés, dans un premier temps, des sociétés d'intérim, mais il est intervenu à l'égard de l'Allemagne, à partir du moment où l'Allemagne a mis par terre une très grande partie des abattoirs français, belges aussi, je crois, parce qu'elle s'est mise à employer des Bulgares ou des Roumains à 3 euros de l'heure, 4 euros de l'heure. Parce que la directive précédente disait que l'obligation salariale, c'était le salaire minimum du pays. Comme il n'y avait pas de salaire minimum dans tous les pays, il est évident que c'était une directive qui était d'application à géométrie variable et qui n'empêchait pas un pays de gagner en compétitivité par esclavagisme pour pouvoir mettre, comment dirais-je, un biais dans la libre concurrence. On était vraiment dans la concurrence totalement faussée. Et donc c'est à partir de là que les Français ont réagi, et donc nous sommes heureux de voir que Mme Thyssen, même si ça ne sera pas facile d'application, a posé le principe à travail égal, rémunération égale, et non pas à travail égal, obligation de salaire minimum. Donc ça, c'est une avancée tout à fait considérable. Deuxièmement, nous pensons qu'il n'est pas mauvais qu'elle ait fixé un terme, le terme de 24 mois, et qu'elle l'ait aménagé pour éviter un certain nombre d'aménagements avec des contrats à court. Tout ceci devra évidemment être coordonné avec la loi de coordination de la sécurité sociale, mais c'est quand même très important. Et troisièmement, il y a une plateforme qui s'organise au niveau européen. Nous, Français, et moi j'ai signé un rapport à l'Assemblée nationale en 2013
on demandait, et on avait une approche de la subsidiarité qui est la définition de la subsidiarité. Un problème doit être traité au niveau le plus pertinent où il se pose. Et donc nous considérons que sur des travailleurs qui sont hypermobiles avec énormément de législation nationale, le problème des travailleurs détachés est un problème qui doit être régulé par l'Union européenne. Il est consubstantiel au marché intérieur, à la liberté de circulation entre des espaces juridiques différents. Et donc nous avions demandé à ce qu'il y ait une agence, un peu de contrôle du travail mobile européen, de façon à ce qu'on y voit un peu plus clair, et surtout que l'on pallie les très grandes difficultés que l'on a dans les bureaux de liaison entre nos administrations. Parce que les pays n'ont pas les mêmes intérêts à donner des informations. Le pays français qui demande une information sur un travailleur bulgare n'a pas forcément une réponse immédiate de la part de la Bulgarie qui n'a pas envie d'ennuyer son travailleur, et on peut le comprendre. Donc il y a une asymétrie d'intérêts, donc il y avait une asymétrie d'informations. Certains pays ont d'ailleurs des administrations du travail extrêmement faibles. Des pays très développés, comme l'Irlande, par exemple. Et donc le bureau de liaison ne fonctionne pas. Et donc c'est la raison pour laquelle nous considérons que l'Europe a à voir dans cette affaire. On avait même proposé qu'il y ait une carte un jour du travailleur européen mobile avec une puce pour qu'on soit sûr et qu'on puisse vérifier très vite qu'il a bien un emploi dans son pays, parce que le détachement, ça n'est pas du placement de chômeur. C'est ça la très grande ambiguïté du détachement d'intérim. Ça n'est surtout pas du placement de chômeur. Si on commence à ouvrir le placement de chômeur dans toute l'Europe, si Pôle emploi français vient déverser les chômeurs en Pologne, là, ça va être la guerre civile en Europe. Et de ce point de vue-là, le détachement d'intérim a une très grande ambiguïté. Parce qu'on ne sait pas si le maçon, le plombier, l'électricien, l'ingénieur qu'il détache ici ou là est vraiment rattaché à une entreprise qui a fait une affaire avec le pays d'accueil. Parce que c'était ça le détachement au départ. Le détachement, c'était aller vendre ses produits, envoyer un service après-vente, c'était aller faire une réparation sur une machine qu'on avait vendue, aller faire de la commercialisation. C'était ça le détachement. C'était la respiration des échanges de biens et de services. C'était l'accompagnement social des exportations et des importations. Et aujourd'hui, c'est devenu un marché de main-d'œuvre. Donc c'est là où il y a quand même un problème. Alors, est-ce que ça va déboucher vers plus de bureaucratie? J'espère que non, mais je vous le dis comme je le pense, et moi, c'est ma conviction intime, parce que je vois ce qui se passe en France. Et Dieu sait si la France est un pays assez ouvert quand même dans l'esprit, même s'il a tendance à se rabougrir et à se refermer ces temps-ci. Surtout, ne laissez pas ça aux nations. Parce que si vous laissez ça aux nations, là, on va vers des législations nationales, unilatérales, qui vont être prises sous l'empire de telle ou telle élection, de telle ou telle promesse électorale, ou de telle ou telle émotion. On est aujourd'hui dans la démocratie des émotions, c'est la pire de toutes. Et moi, je trouve que l'Europe se détricote parce que, justement, on n'est pas sous la démocratie de la raison, on est sous la démocratie des émotions dans nos pays. Et donc, il faut absolument faire en sorte que l'on garde notre sang-froid, et surtout que l'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui grâce à cette conférence, c'est qu'on soit capable d'écouter l'autre pour voir comment il analyse lui-même la situation. L'Europe, c'est ça. On ne peut être européen que si on accepte d'entendre l'autre et de voir comment il voit les choses et comment il les vit. Parce qu'on ne les vit pas tout à fait pareil. Bardzo dziękuję państwu. Czy ktoś może chciałby się odnieść do wypowiedzi, które miały miejsce przed chwilą? Yes. Just very quickly, because since I will be one of the shadow reporters of this report in the European Parliament, I can only promise you that I will very carefully listen to both sides in every sense. I mean, to the workers, to the employees, to the employers, to East and West, and I would not like to see this kind of divide. I think that we really need to be open to understand the reasons, and I'm very happy to hear your point, what are the even historical reasons why there was the need of some changes, and let's do it on both sides, but please, let's be committed on both sides. Let's not mix up things together. Let's not mix up, sorry Poland, the Polish plumber with the posted worker, because this is what is happening. We cannot mix these so different figures. Let's talk very clearly about it, and I think that we can find a realistic solution. And of course, now we have
this proposal of the Commission on our table in the Parliament. We will work on it, and I can assure you that we are working every day on it. I am flying back this evening. In 10 minutes I am leaving, and tomorrow we have exchange of views with experts in Employment Committee. On Wednesday I have this visit to social inspections in Belgium. Every day there is something about the issue. So any idea, any data you have, any evidence you can send us, we will be very happy. And I think that we have big responsibility, Commissioner, don't we? Because even if it seems such a small thing, it created big debate, and we are responsible for the future of the Europe. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ jesteśmy zmuszeni z przyczyn technicznych skrócić panel do godziny 17, może z sali są w tej chwili jakieś pytania do naszych uczestników dyskusji? Dzień dobry Państwu. Nazywam się Sławomir Adamczyk i reprezentuję Związek Zawodowy Solidarność. Dzień dobry Panie Doktorze, jest mi bardzo miło, że zostaliśmy zaproszeni na ten kongres. Tutaj już w pierwszym panelu wypowiadali się przedstawiciele naszego związku i nie tylko naszego, OPZZ i Solidarności. Wydaje mi się, że warto trochę skomentować też ten kolejny panel, gdyż brakuje tutaj głosu przedstawicieli pracowników. Proszę Państwa, nie jest to takie proste, gdyż nie tylko polskie związki zawodowe, wszystkie polskie centrale związkowe w sposób stanowczy popierają rewizję dyrektywy o pracownikach delegowanych, ale dotyczy to też wszystkich związków z Europy Środkowo-Wschodniej, proszę Państwa. Czyli nie jest to tylko problem nasz krajowy, to jest kwestia regionalna. I to wynika z pewnego głębszego kontekstu. Chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli. My nie jesteśmy przeciwko, jako związki zawodowe, nie jesteśmy przeciwko zjawisku delegowania pracowników. Problemem jest to, że my jako związki zawodowe zapisywaliśmy się do Europy Socjalnej, kiedy przystępowały nasze kraje do Unii Europejskiej. Ta Europa Socjalna jest w tej chwili pod naciskiem. Ten równowaga między swobodami gospodarczymi a prawami podstawowymi ulega pewnemu zakłóceniu. I to jest widoczne. Między innymi stąd pojawia się idea europejskiego filara społecznego. I nie ma co ukrywać, że dyrektywa o pracownikach delegowanych w tym kształcie przyczynia się do zakłócenia tej równowagi. Dlatego chcielibyśmy jej rewizji. Rewizji w tym kierunku, żeby rzeczywiście, tak jak była tutaj mowa, jak mówiła pani komisarz Thyssen, jak mówiła moja koleżanka Magda Bernaciak, żebyśmy traktowali poważnie układy zbiorowe pracy, bo to jest ten podstawowy regulator relacji między pracownikami a przedsiębiorcami. To, że w Polsce nie ma branżowych układów zbiorowych pracy, to nie znaczy, że mamy przyczyniać się do ich destrukcji w krajach Europy Zachodniej, a do tego prowadzą podwójne standardy, kiedy pewne regulacje, które są zawarte w układach branżowych, i tutaj zwrócę uwagę, to nie chodzi o układy w przedsiębiorstwach, to chodzi o układy branżowe, że pewne regulacje, które są zawarte w układach branżowych, stosują się do rodzimych pracowników, a nie można ich stosować do pracowników delegowanych. Także to powoduje pewne zakłócenie. Stąd taka moja krótka uwaga dla Państwa wszystkich. Związki zawodowe nie są przeciwko rozwojowi pracy delegowanej, są za tym, aby ta praca odbywała się w taki sposób, aby zapewnić właściwą równowagę między swobodami gospodarczymi i prawami podstawowymi pracowników. Dziękuję bardzo. Myślę, że mamy jeszcze czas na krótkie pytanie, ale dosłownie minutę. Dziękuję bardzo. Marcin Lewandowski, jestem prezesem Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Gospodarczej w Niderlandach. Jednocześnie na co dzień zajmuję się problematyką delegowania jako prawnik i wylewamy dziecko z kąpielą. Niszczymy wspólnotę europejską poprzez ograniczanie swobody świadczenia usług. I ta inicjatywa pani Thyssen powinna być zatrzymana z pełną stanowczością. Już teraz. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które notabene są motorem ekonomii w Europie,
są wykluczane z rynku poprzez skomplikowane, niejasne przepisy układów zbiorowych pracy, na przykład w Niderlandach, nachodzenie na siebie układów zbiorowych pracy. Dla mnie, dla prawnika, określenie zestawu warunków zatrudnienia w Niderlandach dla delegującego przedsiębiorstwa jest trudnością, co dopiero dla małej firmy. Bariera do wejścia na rynek dla małych i średnich firm już w tej chwili to jest 10 do 20 tysięcy euro na samo wejście, żeby się poinformować, jakie przepisy obowiązują, żeby zdobyć odpowiednie certyfikacje i tak dalej. Jest to techniczna sprawa, zbyt mało mam czasu, żeby to wszystko wyłuszczyć. W każdym razie panią Tyson i Europejską Komisję należy zatrzymać. Dziękuję. Dobrze. Mam pytanie, czy ktoś ma krótkie pytanie? Ale pytanie. Magdalena Grygorowicz, Inicjatywa Mobilności Pracy, ale równocześnie prowadzę biuro podatkowe i obsługuję firmy, które delegują za granicę. Była dzisiaj mowa o słuchaniu i moi klienci, my pewnie tu wszyscy i ja, mamy ogromną prośbę. Czy jest możliwość zorganizowania strony internetowej, na której moglibyśmy uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania? W każdym z krajów, na którym operujemy, pojawiają się różne detale i problemy, z którymi najtwardsze głowy prawnicze nie są sobie w stanie poradzić. Na przykład układy branżowe w Niemczech wnikają w nasze prawo ubezpieczeń społecznych, na przykład określając stawki wynagrodzenia chorobowego. Nawet prawnicy niemieccy czy służby polskie nie są w stanie odpowiedzieć, jak prawo mamy stosować i jakie stawki mamy płacić. O ile jesteśmy w stanie zrozumieć, jaka stawka obowiązuje w danej branży, choć to też nie jest czasem łatwe, to pojawia się mnóstwo pytań, na które nikt nie jest w stanie udzielić nam odpowiedzi, ani instytucja łącznikowa, ani konkretny urzędnik. Czy jest możliwość zorganizowania takiego miejsca, gdzie państwo jako politycy ujrzeliby też na własne oczy, z jakiego rodzaju pytaniami borykamy się na co dzień? Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, kwestia strony internetowej była dzisiaj poruszona kilkakrotnie i w świetle dyrektywy wdrożeniowej i w świetle nowego projektu dyrektywy stwierdziliśmy, że te strony nie mają żadnej mocy prawnej, ale może państwo byście chcieli się jeszcze odnieść czy do tego ostatniego pytania, czy do kwestii, które już ja w ramach podsumowania dwuminutowego bym poprosił. Czy ktoś chce zacząć? Proszę bardzo, pani poseł. Więc ja może odniosę się do tych deklaracji złożonych przez stronę związkową i związków zawodowych i przez stronę pracodawców. Otóż jeżeli chodzi o pana deklaracje odnośnie związków zawodowych, w Parlamencie Europejskim nie mamy problemów z tym, by były akceptowane umowy zbiorowe, branżowe. My mamy problem z tym, by nie były to umowy, które są umowami pomiędzy umowami lokalnymi. I tak jak tutaj pan ze Związku Pracodawców powiedział, by były one czytelne, by każdy pracodawca, który zdecyduje się delegować swoich pracowników, wiedział, jakie ma obowiązki. Wiedział też, jakie ma prawa, a więc tak naprawdę te umowy zbiorowe, branżowe powinny być udostępnione. Niestety związki zawodowe, szczególnie związki zawodowe europejskie, nie zgadzają się na udostępnianie tych umów. Ja już pomijam fakt, że bardzo często te umowy mają po 700 stron. Pomijam fakt, że taki pracodawca polski musiałby te 700 stron sobie za każdym razem tłumaczyć, bo nikt by jemu nie dał przetłumaczonej. Ale to pracodawca by podjął decyzję, czy rzeczywiście chce to przetłumaczyć i czy chce delegować pracowników. Także jeżeli chodzi o układy branżowe, czy układy generalnie obowiązujące w kraju, my z tym nie mamy żadnego problemu w całym Parlamencie Europejskim. I którego posła by pan zapytał, to odpowie panu tak samo, jak ja w tej chwili odpowiedziałam. Natomiast odnosząc się do tego, do wystąpienia przedstawiciela pracodawców, no muszę panu powiedzieć, że tak naprawdę mleko się już wylało w tej chwili. Komisja Europejska, tak jak powiedziała pani komisarz, Komisja Europejska oddała swój raport, swoją propozycję Parlamentowi Europejskiemu. Teraz Parlament Europejski będzie wypracowywał jakieś rozwiązania. Ja przyznam się, powtórzę tutaj swoje obawy, wynikające z doświadczeń z poprzednich lat,
że obawiam się, że ta dyrektywa pójdzie w bardzo złym kierunku i że będzie, że ona zostanie jeszcze bardziej zniekształcona niż jest w tej chwili. Stąd tutaj też taki apel do naszej koleżanki, do Martyny D.Jazłowiecka, która jest sprawozdawcą cieniem i mam nadzieję, że będzie też trzymała rękę na pulsie, żeby jednak do tego nie doszło. A komisja powróci do prac nad tą dyrektywą w momencie, kiedy będą trójstronne negocjacje zapisów, które są. I tutaj chyba tak naprawdę też z mojego doświadczenia widzę, że bardziej to są negocjacje między Parlamentem Europejskim a Radą, więc komisja już swoją rolę odegrała, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o tą stronę internetową, no muszę pani powiedzieć, że to była od samego początku przy dyrektywie wdrażającej pierwsza moja reakcja była strony internetowe i spotkała się ona z olbrzymim aplauzem wszystkich. Był tylko problem, czy to ma być w języku angielskim, czy w języku kraju, który te strony będzie przygotowywał. Zapadła decyzja, że kraju, który te strony będzie przygotowywał. Dzisiaj mamy 12 wdrożeń i tylko kilka stron internetowych. Więc przyznam się, że wydaje mi się, że byłoby bardzo trudne doprowadzenie do sytuacji, gdzie na stronach internetowych można byłoby odpowiadać na pytania. Ale myślę, że warto też pomyśleć, jakie znaleźć rozwiązanie dla Państwa, żebyście jednak o takie odpowiedzi, które są dla Was ważne, które się powtarzają, żeby gdzieś pojawiły. Spróbujemy o tym pomyśleć przy pracy nad tą dyrektywą. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Would you like to make some comments? Just very quick. I think that at the end of this conference we have very good demonstration how difficult is to put together the two different parts. And imagine that here we have representative of workers, representative of employers. In European Parliament we have East and West, some countries who have some opinions. But as was exactly said by Danuta, now the proposal of the Commission is on the table of Council and the Parliament. And I trust that the politics should be, I trust it is, should be the art of possible. So let's do everything and let's listen to your inputs to make this work in the best way, to be all winners. Thank you very much. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, niestety czas nas zmusza i obiektywne okoliczności do zakończenia dyskusji. Sam nie skorzystałem z możliwości zadania kilku pytań, które mnie nurtują, ale jeszcze raz bardzo gorąco chciałbym podziękować za ciekawą dyskusję. Również Państwu za to, że Państwo z nami jesteście. I dziękuję bardzo.